Myślę, że pandemia nie jedną osobę wykończyła i nie jednego artystę, więc mam nadzieję, że już to powoli się skończy, aczkolwiek słuchając media, które mówią o tym, ile jest tych zarażeń, ile tych jest zgonów, to tak naprawdę nie wiem, czy coś się różni, tak jak było w poprzednim roku. Mi się wydaje, że po prostu cały czas to jest i myślę, że to powinniśmy przede wszystkim chyba się z tym już nauczyć żyć i nauczyć się... Znaczy, może tak, powiem, że nie będę tutaj nawoływać do szczepień i nie chcę, żeby też ludzie, którzy są antyszczepionkowcy, żeby mnie źle odebrali, ale po prostu mi się wydaje, że to jakby chyba zatrzymałoby troszeczkę tą pandemię, a na pewno by nie było tych zgonów, bo z wieloma osobami też się spotkałam, z różnymi osobami rozmawiałam na ten temat i rzeczywiście, gdyby nie szczepionka, to naprawdę ich życie byłoby w stanie krytycznym, o ile by jeszcze w ogóle byli na tym świecie, więc ja jestem akurat za tym, żeby się szczepić. Myślę, że to by troszeczkę zmieniło tą następną falę i ta fala, która teraz jest, to rzeczywiście jest to bardzo przerażające, ale dla mnie jako artysty to jest bardzo trudny okres. Odkąd zaczęła się pandemia, tych koncertów naprawdę jest mniej. Zresztą wczoraj też się dowiedziałam, że kolejne moje koncerty, które były zaplanowane na styczeń, zostały odwołane właśnie przez pandemię, przez to, że ludzie się po prostu boją. Boją się po prostu przyjść, a też dzielić tak fanów i wpuszczać po prostu osoby zaszczepione, a osoby niezaszczepione, to trochę też jest niefajne. Była raz taka sytuacja i powiem szczerze, że zgodziłam się na taki koncert, gdzie ograniczona była mocno ilość osób i wpuścili tylko osoby zaszczepione, to tych osób było naprawdę bardzo mało. I w ogóle to było takie wręcz niesmaczne, no ale organizator miał taki wymóg, po prostu nie mógł inaczej postąpić, a ja też w ostatniej chwili nie chciałam odwoływać i stawiać go w niezręcznej sytuacji. Więc zaśpiewałam dla tych paru osób, aczkolwiek wiadomo, że publiczność im większa, tym jest lepiej dla artysty, większe emocje lepiej jest i tak dalej. Natomiast rozumiem też organizatora, po prostu zwyczajnie się w świecie bał i ludzie też po prostu nie chcieli nieraz też przychodzić, którzy są po prostu niezaszczepieni, więc jakby... No, nie ukrywam, to jest bardzo trudna sytuacja. Bardzo trudna sytuacja i spotkałam się z tym i nie jest to przyjemne. Aczkolwiek ja zawsze uważałam, że dla jednej osoby czy dla stu, to zawsze wykonam swoją pracę jak najlepiej potrafię, jak najlepiej umiem zaśpiewać, to zaśpiewam i czy to będzie właśnie jedna osoba, czy wiele, to po prostu zaśpiewam tak samo i wykonam swoją pracę dobrze.